się robiło tu. To była narzędziownia. Na zakładzie 5, pamiętam to dokładnie. Nieistniejąca w tej chwili. Był wielki tor do testowania samochodu. I teraz za tym torem również jeszcze jest hala, która należała do FSO. Teraz to pewno jest sprzedane i tam coś budują. Szczególne miejsca. Dla mnie to w ogóle fabryka to była takim wielkim miastem. Ale podstawowa produkcja była tu. Teraz możemy wracać, odlewnia była tam. No teraz jej nie ma. Zakład montażu, prawda? Nie tylko jedna linia, ale dwie linie montażu, w zależności od tego, jaki był produkowany, powiedzmy, samochody. Ale tu był zakład numer 6. Miał taki numer i tutaj produkowano silniki. Ważne była dla mnie moje miejsce redakcyjne, prawda? Z racji pracy, no to jest chyba naturalne, że najbardziej czujemy się związani z tym miejscem, w którym pracujemy. Na pewno też byłam związana emocjonalnie z lakiernią, bo mój ojciec tam bardzo długo pracował i o lakierni bardzo dużo opowiadał. Spawalnia. No ale nie mamy co oglądać. Spawalnia to było pierwsze moje zetknięcie się z taką dorosłą rzeczywistością, z produkcją i, no, i z tym, że był młody, silny i widziałem te efekty tej pracy. Kawałek tam jeszcze jest pustego. A i tu widzę na magazyny to wydzierżawiają. Ale też no, byłam zafascynowana tłocznią, jak mówiłam. Bardzo mi imponowała No i taki, może bać to za mocno powiedziane, ale taki respekt czułam. To był Wydział Transportu na przykład, ale to już nie produkcja. Jak wchodziłam tam do tej ogromnej hali z tymi gigantycznymi, to takie wieże gigantyczne przecież, te suwnice, to wszystko naprawdę. Właściwie myślę, że no, galwanizernia też była bardzo ciekawym miejscem, takim trochę już odchodzącym w przeszłość, ale też pamiętam, że bo to taki trochę jakby z alchemią związane, takie tajemnicze. W zasadzie jakbym dłużej pomyślała, bo nie zastanawiałam się nad tym, to o każdym zakładzie chyba bym powiedziała, że coś tam w nim, coś do niego ciągnęło. Więc nie mam jakiegoś takiego związanego ewidentnie, że konkretnie te miejsce to ma na mnie jakiś taki wielki sentyment. Ja w ogóle firmę darzę dużym sentymentem, skoro przez 30 lat się nie zwolniłem. Znaczy się, że było mi tam ogólnie rzecz biorąc nieźle. No to był drugi dom. No nie ma się co oszukiwać. To atmosfera, tak samo jak i z domu się przenosiło do pracy, tak samo z pracy przenosiło się do domu. Także, że jak było w pracy w porządku, no to i w domu było w porządku. Tak, to była jedna wielka rodzina, mimo że tam się ścierały różne poglądy i powiedzmy była partia, ta nasza partia, PZPR, prawda, w zakładach pracy obecna. Byli przeciwnicy tego PZPR-u, później była Solidarność, ale to jednak była jedna wielka rodzina, wszyscy ze sobą w jakiś sposób tam kooperowali, rozmawiali, dyskutowali, były tam jakieś drobne intrygi, jakieś konflikty, ale generalnie FSO wytworzyło jakąś taką dużą subkulturę, rodzinę FSO. Naprawdę, to było życie, następne życie rodziny, to było FSO-owskie. To wtedy żyło, naprawdę żyło. Poza tym, jakie to dziwne. Tu u nas kiedyś w tamtych latach pracowało 13,5 tysiąca ludzi tu, w tej fabryce. To było czuć, to było widać, jak to życie naprawdę tętni w tym FSO, a później strasznie. Jest 4 listopada 2017 roku, godzina 15:15. Słuchają Państwo audycji FSO, Fabryka Sensów Osobistych. To opowieść o fabryce samochodów osobowych na warszawskim Żerani. Bohaterami będą dzisiaj były pracownice i pracownicy fabryki. Ich opowieści o pracy, o życiu, ich wspomnienia. Zapraszam. Pracę w FSO rozpocząłem we wrześniu 1982 roku. Zakończyłem w grudniu 2011 roku, czyli do końca praktycznie normalnego funkcjonowania FSO. Ja mieszkałem w tamtym czasie na Brudnie, więc był to najbliższy zakład, w którym planowałem przepracować maksymalnie pół roku. Najwięcej było ludzi tu z Targówka, z Brudna. To była olbrzymia rzesza ludzi, która dojeżdżała z terenów dzisiejszej Białęki, z Legionowa, z terenów okolicznych, z Brudna, z Targówka, z Pragi,
nawet z Woli. No i dużo ludzi było dojezdnych. Autokary dowoziły pracowników spod Warszawy. No ta fabryka dawała życie naprawdę wielu rodzinom z dzielnic, z całych dzielnic lub z miejscowości. Niektóre wsie, całe wsie pracowały przecież we Wesołym. Pracownicy to byli, generalnie to była to zlepek z całej Polski. Moja praca w fabryce samochodów osobowych rozpoczęła się od 1973 roku, kiedy zacząłem naukę w zasadniczej szkole zawodowej, przy zakładowej, tak zwanej przy FSO, w zawodzie szlifierz. Po ukończeniu szkoły rozpocząłem pracę w fabryce samochodów osobowych jako szlifierz. No, jako świeżo, że tak powiem, dyplomowany technik samochodowy, pomyślałem o pracy zawodowej i wybrałem FSO. To bardziej sprawy prywatne, emocjonalne niż pragmatyzm zdecydował w wyborze miejsca, bo dziewczyna i takie różne sprawy. I 4 sierpnia 1980 roku podjąłem pracę w tejże fabryce. Pierwsze tygodnie to był dla mnie koszmar, bo ja jako technik z dobrego technikum samochodowego inaczej sobie wyobrażałem pracę przy montażu nowych samochodów. Ja zaczynam od zakładu sprężyn motoryzacyjnych tutaj na Wojnickiej. Tu w 70 bodajże 9 roku przyszłam do księgowości. Pracując w hucie, no, żeby coś komuś powiedzieć, to podczas topienia pieca to trzeba było do ucha krzyczeć. No i w praktyce, później jak wróciłem z wojska i przyszedłem tutaj, no to było, jak to się mówi, piekło i niebo, bo tutaj się weszło czyściutko, cicho. No do FSO trafiłam trochę dzięki ojcu, który pracował, budował fabrykę. Miał numer 53-55, więc jeden z niższych. Do dziś to pamiętam, więc musiało być to dla mnie ogromnie ważne. Zresztą zawsze to podkreślał, że jest budowniczym fabryki. I w jakiejś części dzięki niemu ona powstała. I jak, no chyba była taka sytuacja, że szukałam pracy i powiedziałam, słuchaj, przecież w FSO wychodzi gazeta, dlaczego miałabyś nie pracować w gazecie FSO-owskiej? No właściwie, no dlaczego nie? Tak, po zasadniczej służbie wojskowej zatrudniłem się w Instytucie Chemii Przemysłowej na Rybiera. Tam zarabiałem 2400 i jeszcze tam był podatek wtedy, bo to był instytut. I no, to były małe pieniądze. W związku z tym tam kolega mi podpowiedział, że w FSO są o wiele większe zarobki. Przeniosłem się do FSO i pierwsza moja pensja to była 4,5 tysiąca, bez podatku. Marzyłem zawsze o tym, żeby żona, dwójkę dzieci wychowywała w domu, nie w jakimś tam żłobie czy przedszkolu. Takie było nasze młodych ludzi marzenie. Sam pracowałem, jakoś starczało. Jak wyglądała Państwa praca na co dzień? Komunikacja miejska była podporządkowana, że tak powiem, pod właśnie te prace, zmiany we fabrykach, ustawiona. Ja jeździłem z Bielan, dokładnie z ulicy Kasprowicza, numer 156. Wysiadałem na moście na wiadukcie mostu Grotaroweckiego i się biegło do swojej bramy fabrycznej, do szatni, buty, ubranko i do roboty. Jako szeregowy pracownik na to się przychodził na godzinę 6:00. Do szatni, przebieranie w ubranie robocze i później na wydział i fizyczna praca po prostu. Pracowała nowa fabryka w systemie dwuzmianowym, no trzeba było przed 5:00 rano wstać, co dla mnie zawsze było problemem, przyjechać tak, żeby o 6:00 być gotowym do rozpoczęcia pracy na produkcji, do 14:00 ciężka praca, bardzo ciężka praca fizyczna. Jeżeli miałem drugą zmianę, to wyjeżdżałem z domu na godzinę 14:00 do pracy, to wyjeżdżałem tak za 12:20. A w domu byłem po 12:00 w nocy. Różnie. Jak zasypało trochę pociągi, jak tam trochę było, to byłem i o 2:00 i różnie było. No i to chyba był standard. W zależności od okresu i od miejsca zatrudnienia, praca się zaczynała od 6:30, o 7:00, o 7:30. 8 godzin pracy. Ustawowa przerwa śniadaniowa. Przerwa 15-minutowa, 10-minutowa, 15-minutowa. Później
No to był króciutki czas, także to najczęściej to koledzy siadali obok siebie, tam spożywali szybko jakieś tam kanapki, papierosek i do roboty. I w zależności od okresu, w którym się pracowało i w jakim zakładzie, to różne rzeczy człowiek robi. Po skończeniu technikum mechanicznego w 79 roku, trzyletniego, w sierpniu, 7 sierpnia rozpocząłem pracę w fabryce samochodów osobowych. Generalnie nie w swoim zawodzie, jako szlifierz, tylko w zawodzie zgrzewacz. Po jakimś krótkim czasie zostałem brygadzistą na odcinku 5. Zejście samochodów z taśmy, więc to się zaczynało od zakładania kolumny kierowniczej, tapicerki, przełączników, uzbrajanie samochodu wewnątrz. Byli ludzie, którzy topili metal, a ja zajmowałem się zalewaniem na przykład form skorupowych. To było odlewanie precyzyjne, gdzie metodą tak zwanej traconego wosku, gdzie wytapiało się wosk ze skorup, a później te skorupy były wypalane w piecu i zalewało się to ciekłym metalem, czyli to mógł być brąz, albo stal, albo saliwo, albo żeliwo. Organizacyjnie to mieliśmy zebrania redakcyjne z redaktor naczelną, ustalaliśmy jakie tematy będziemy, rozdzielanie tematów, jeżeli trzeba było jechać w teren, no to ustalanie kto jedzie, co będzie robił. I przychodziliśmy w zasadzie na 8:30 i pracowaliśmy tam do 15:30 czy do 16:00, już nie pamiętam. Chyba coś takiego, 7,5 godziny chyba wtedy biura pracowały. Ale jeżeli była taka sytuacja, że na przykład był wywiad na godzinę 11:00, to no to można było nie przyjść na 8:30, tylko potem dłużej posiedzieć, no spisać ten wywiad i tak dalej, prawda? Ja pracowałem w tym czasie w kanale jako diagnosta przedniego zawieszenia samochodu Polonez. To była taka prestiżowa robota na produkcji. Prestiżowa. Możliwość poruszania się samochodem samodzielnie, sprawdzania, prawda, jak ta geometria funkcjonuje. I zajmowałem się tym, plus jakieś inne zajęcia czasowe na produkcji, ale tylko na produkcji, jako robotnik, monter. Mistrzem zostałem w wieku 21 lat, czyli byłem najmłodszym mistrzem w fabryce. W wieku 28 lat zostałem kierownikiem też tego wydziału, oddziału transportu, później wydziału rozdzielczo-materiałowego na zakładzie montażu samochodów. Jako szef zakładu socjalnego, gdzie prowadziłem przez te 10 lat ten socjal, to rano odprawa z kierownictwem, ustalenia pewnych kierunków, no i później zajęcia. Zwykle rozpoczynał się dzień w ten sposób, że robiłem naradę. Wołałem właśnie swoich zastępców, mistrzów. No i omawialiśmy dany dzień, jaka jest produkcja zaplanowana, ile tych elementów odlewnia ma wykonać. Bezpośrednio dostawa szła na produkcję, w związku z tym musiały być określone ilości wyprzedzenie, prawda, zrobione. I bezpośrednio z naszego zakładu były transportowane te elementy na linię produkcyjną. Byłem też rezerwowym, to znaczy rezerwowy to jak ktoś nie przyszedł do pracy, żeby stanąć na każdą operację, nie? Miało to być, że ten rezerwowy jest tylko wtedy potrzebny, kiedy kogoś zabraknie lub ktoś zachoruje. Nieraz się wykonywało dwie operacje albo półtorej. Operacja no to jest takie, na przykład fotele, to jedna osoba zakładała tył samochodu, czyli kanapę i oparcie, i po jednej osobie jeden fotel i drugi fotel, no przy taśmie. Taśma szła z różnymi prędkościami, schodziło i 90 samochodów na zmianę. Praca robotnika w fabryce takiej zmianowej przy taśmach, ciężka praca, proszę mi wierzyć, ciężka praca. W ogóle system pracy takiej właśnie taśmowej jest bardzo wymagający, dlatego że tu jeden jest uzależniony od 230 innych monterów, co najmniej. Jak zjedziesz z operacją, bo cię głowa boli czy coś tam, czy zadrapałeś się w palec, to już następny nie może wykonać kolejnej operacji technologicznej. To jest naprawdę bardzo zorganizowany, wymagający
system pracy. Praca dawała mi wielką radość i gdzieś efekty tej pracy praktycznie widziałem na co dzień. I ta praca no, naprawdę z chęcią i z wielką radością do niej szedłem. I każdy taki kolejny dzień to było dla mnie, rozpoczynałem z uśmiechem. Ale ważne było, jak wielką wartością jest człowiek, można się było w tym zawodzie skrzywacza nauczyć, gdyż wspólna praca tylko dawała jakieś efekty. Nie to, że tam jedna osoba, ale wspólna, że musieliśmy liczyć jeden na drugiego. A porozmawiajmy teraz o życiu wokół pracy, o życiu towarzyskim, o warunkach socjalnych. Warunki to były niezłe. Olbrzymi zakład, sztandarowa inwestycja socjalizmu, więc on też miał swoje przywileje. Fabryka tak, miała ośrodki wypoczynkowe w Mrągowie, na Mazurach, w górach i w Augustowie nad Jeziorem Białym. Także i właściwie każdy pracownik miał szansę wyjechać przynajmniej. Ludzie czuli się chyba bardziej zaopiekowani po prostu. Fabryka miała przedszkole. Miała fantastyczną szkołę przedzakładową po drugiej stronie ulicy teraz Jagiellońskiej, wcześniej Stalingradzkiej. Bary, o tym się zajmowałem, no przecież bar ten najpierw na Stalingradzkiej, później przekształciliśmy przecież na ulicę Jagiellońską. Był bar szybkiej obsługi obok właśnie szkoły, także niezależny budynek, gdzie pracownicy mogli jeść obiad, czy kupić coś do domu na wynos na przykład. To były takie sklepiki, gdzie można było zakupować różne produkty. W czasach, mówię, stanu wojennego, czy no do 90 roku, jakieś własne sklepy były, nasze własne, na terenie FSO, one przez pewien czas były własne, później agencja, więc one też były zaopatrywane trochę lepiej, no bo to na zasadzie, ja oczywiście upraszczam, ale ktoś z pionu socjalnego FSO przyjechał do jakiegoś zakładu mięsnego, miał talon na samochód, wyciągał coś tam, co normalnie nie można było. No oczywiście mówię, to upraszczam, bo to, żeby to tak nie wyglądało, ale się sprawdzało, jak się okazuje, bo faktycznie to zaopatrzenie w tamtych czasach było, też szału nie było, żeby złudzeń, ale powiedzmy w jakichś takich okresach świątecznych czy coś takiego, powiedzmy jakieś frykasy czy taj szynka mógł pracownik z przydziału kupić powiedzmy kilogram, bez kartek, bez niczego. Nieraz były projekcje, powiedzmy, bo przy tym barze szybkiej obsługi była szkoła zawodowa, która kształciła przyszłe kadry do produkcji i oprócz tego była sala kinowa, kiedy była projekcja określonych, powiedzmy, no, filmów takich, powiedziałbym, no, poglądowych jakichś z produkcji też, no, można było też, powiedzmy, ale to kino również funkcjonowało i były wyświetlane normalnie filmy dla osób, które na przykład miały daleko do kina, żeby jechać, a blisko gdzieś mieszkały fabryki. Na się w fabryce zawsze było, na początku jak ja przyszedłem w latach 80., o wcześniejszych się nie wypowiadam, w poszczególnych zakładach, bo fabryka była podzielona na zakłady, w poszczególnych zakładach były jakieś takie punkty opieki medycznej, nawet stomatolog w większych zakładach był. Oprócz tego firma posiadała, my to nazywaliśmy szpitalik, przychodnie zdrowia z jakimiś miejscami do leżenia w bardzo jakichś takich delikatnych dolegliwościach. Więc były jakieś zabawy organizowane dla młodszych ludzi, prawda, dla starszych, no to nie mówię o Sylwestrach, o innych, bo to powiedzmy akurat to wymaga. I były, powiedzmy, no, takie prowadzone, powiedzmy, rywalizacje, konkursy pomiędzy zakładami produkcyjnymi, jak również rekreacja sportowa. Fabryka miała jeszcze swój taki stadion przy ulicy Łabiszyńskiej, nazywał się Polonez. I nawet był klub piłkarski najpierw. Kiedyś była Stal FSO, później był właśnie Polonez się nazywał. Trzecia liga, czy druga liga nawet tej Stali była. No, klub szachowy funkcjonował również, czy brydżowy. Była orkiestra dęta, tak. I grali na wszystkich uroczystościach. Chodzi to starsi panowie, pracownicy, ewentualnie emeryci. No podlegali również pod socjal, tak zwany. Mieli próby, mieli swój tam wydzielone miejsce. No i grali na różnych uroczystościach, na różnych świętach. No i jeździli też na pogrzeby. Także
czasu było dużo, nie było takich powiedzmy, tak jak teraz wyścigu szczurów, jak jeszcze przychodziłem, obiad zjadłem i nad kanał na rybki wyszło. Jeszcze było dużo czasu. To dotyczyło właściwie wielu aspektów życia. Ja pamiętam te kolonie z FSO, ja pamiętam te wczasy z rodzicami w Augustowie nad jeziorem, chodzenie na grzyby, chodzenie na ryby. No, wtedy też to właśnie to, co mówiłam, że całymi takimi paczkami jeździli pracownicy. Wtedy by życie towarzyskie było inne, to nie tak jak teraz. Tam były obchodzone imieniny, urodziny, jakieś tam imprezy, powiedzmy, typu, że się dziecko komuś urodziło. I tak właśnie po pracy można było sobie pozwolić już na pewne poufałości. Jak po 22 rozjeżdżało się towarzystwo, czyli druga zmiana produkcji, a to było około 4000 ludzi, proszę sobie wyobrazić, tam tramwaje głównie jeździły, autobusy, ale głównie tramwaje. Tam było chyba z 8 linii, wszystkie były oczywiście pełne ludzi. Tak, to wesołe było życie po 22. Nazywało się nocne życie w Warszawie, jako fabryka kończyła pracę. Na rondzie Starzyńskiego, ale to ja w tym nie uczestniczyłam, to tylko są opowieści, bo to były męskie spotkania i kobiety nie były do tego dopuszczane. To pracownicy bardzo często spotykali się, jak to się nazywało, tam przy Róże czy coś, jakieś takie było miejsce. No były, powiedzmy, nie było tak jak teraz, że gdzie się nie wyjdzie, to była, powiedzmy, budka z piwem czy coś, no jedziemy na piwo, no ale to na piwo trzeba było jechać za tak zwaną rurę, a rura to była przy Moście Gdańskim. Jak pojechaliśmy, no tam raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie, no trzeba było jakoś tam reagować tą pracę i po prostu jak było ciepło, to trzech, czterech wsiadaliśmy w tramwaj i jechaliśmy. Posiedziało się godzinę, dwie i do domu ciu. Czy sytuacja polityczna w Polsce miała jakiś wpływ na państwa pracę? Kiedyś myślałem, że polityka i jakby produkcja samochodów, no to należałoby to oddzielić, ale to wtedy jako młody człowiek. A później doszedłem do wniosku, że nigdy tak nie ma i do dzisiejszego dnia nie ma i nie będzie. Praktycznie te czasy jakieś przełomowe to taka historia Rzeczypospolitej. Bo to niestety jest związane z tym. Fabryka została oddana do użytku w 1951 roku. To było zaledwie 6 lat po zakończeniu wojny, II wojny światowej. Więc to był ogromny sukces. I ludzie, którzy przeżyli wojnę, tak jak moi rodzice i rodzice mojego pokolenia, dla nich to było fantastyczne, że oni coś stworzyli własnymi rękami. I potem jak... No potem mieli do tego niezwykle taki emocjonalny stosunek. Po prostu ta fabryka to była ich fabryka. A samochód, no to praktycznie rzecz biorąc, no składał się z różnych elementów, począwszy powiedzmy od metalu, poprzez tworzywa sztuczne, poprzez gumy i tutaj znajdowało zastosowanie i dostarczanie różnych produktów z różnych zakładów. Stąd przemysł motoryzacyjny napędzał rozwój całego przemysłu w Polsce. I nasi inteligenci techniczni w fabryce w latach 70. mieli fantastyczne projekty. Nawet w gipsie robili projekty samochodów, żeby go zwizualizować, żeby go pokazać. No ale nie było woli politycznej. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nasz wielki, że tak powiem, patronat ze wschodu na to nie pozwalał, tak mówią. W czasach takich historycznych to tutaj członkiem podstawowej organizacji partyjnej był Gomułka i on tu się ponoć zjawiał co jakiś czas najgłębszy w FSO. No później tam jeszcze w latach 80. postawiono mu tu tam jakieś popiersie na parkingu. No wyglądało to żałośnie, bo te popiersie stało wśród tych samochodów i się wszyscy śmieli, że parkingowego postawili. No ja w 90 roku był szybko zlikwidowany, nawet nie wiem co się z tym stało, ale był zdjęty. Dlaczego ja pracowałem 9 lat na produkcji, po technikum, dobrym technikum, jako ambitny chłopak, czy tak powiem, proszę pana. Proponowali mi oczywiście tam na was, na brygadzistę, na kierownika, ale zapisz się do partii. Ja nigdy nie należałem do partii, akurat tak mi się po prostu no, szczęśliwie ułożyło, że jakby mnie tutaj no, nie nagabywano i nie molestowano niemalże, że muszę. Chociaż w pewnym momencie była taka sytuacja, że stwierdzono,
ponieważ zajmuję kierownicze stanowisko, to jak jest to możliwe, że ja nie jestem członkiem PZPR-u i właśnie o mnie zapomniano. Jeśli chodzi o powstanie Solidarności, to było bardzo, może od tego powinienem zacząć. No. O, to są długie okresy spotkań po domach, bo to już jak zostały zarejestrowane, to już po fakcie tamte spotkania były najlepsze. Należałem do Solidarności. Tak zwaną bibułkę, jak się nosiło. Do zakładu. Dyrektor mówi: Hanka, ja wiem, że tam masz. Ja: panie dyrektorze, w życiu nie mam. A oczywiście byłam pokojana wszędzie. I wtedy pamiętam, no jak się te strajki zaczęły, to był 81 przed wybuchem stanu wojennego, no i to u nas przecież bramy były pozamykane, strajkowaliśmy. Ja akurat miałem dwoje dzieci i przyjechałem zawiadomić żonę, że nie przyjadę na noc. No nie sposób było nie mówić o tym, jeżeli dotyczyło to strajku robotników i właściwie wszystkie zakłady potem w Polsce się do tego przyłączały, tym bardziej taka wielka fabryka jak FSO. No i na drugi dzień już były internowania. Już sporo pracowników ubyło, a to było rzeczywiście takie traumatyczne. Ja powiem w ten sposób. Ja jako człowiek, który zajmował się organizacją pracy, techniką, nie miałem zbytnio czasu na zajmowanie się sprawami, kiedy zajmowały się tym związki zawodowe. Była jakaś może większa integracja ludzi i ludzie się do siebie zbliżyli. To nie była ta Solidarność, która jest w tej chwili, no bo to był olbrzymi ruch 10-milionowy i każdy każdego wspierał, była pomoc. Komuś, powiedzmy, jak kogoś internowali, no to jeździliśmy do żony, czy nie potrzebuje pomocy, czy trzeba, powiedzmy, dziecko odprowadzić do przedszkola, czy jakaś pomoc materialna, czy może coś kupić i tak dalej. Bardzo ludzie się zintegrowali. Ja powiem tak, że ja Opatrzności dziękuję za to, że tę szkołę życia mogłem przejść. W tymże czasie jako jeden z działaczy Związku Solidarność, na poważnie traktując swoje obowiązki i tak bym powiedział pryncypialnie, mogłem pomóc wielu ludziom, mogłem być jakby w oporze do pewnych procesów, patologii. Praca w związku to była praca nieograniczona czasowo, nieznormalizowana, to było wszystko. Opowiedzieli Państwo dużo o latach 80., ale cofnijmy się trochę. Porozmawiajmy o strajkach z roku 56. O tamte protesty zapytam historyka profesora Andrzeja Friszka. Jak protesty w FSO wyglądały na tle innych napięć społecznych tamtego czasu? Te napięcia społeczne w 56. roku, one różnie się kształtowały. Natomiast na pewno jest tak, że FSO się wyróżniało, a i absolutnie było najważniejszym zakładem, gdzie nie chodziło tylko o napięcia społeczne, ale także przekształcenie tego w konstruktywne działanie i w samoorganizację. Żaden zakład warszawski w tym czasie nie osiągnął takiego stopnia samoorganizacji jak FSO. Przykładem tej samoorganizacji jest przede wszystkim właśnie ta wiecowość w październiku. Gotowość, co Karol Modzelewski bardzo dobrze opisuje, który tam bywał, kiedy mówiono o tej groźbie interwencji sowieckiej w Warszawie. No, czołgi jechały na Warszawę. No, to ci robotnicy FSO nie tylko, prawda, zrobili strajk okupacyjny. To był taki strajk okupacyjny inny niż te normalnie, bo nie wymierzony tylko dyrekcji, że oni coś tam chcieli, podwyżki. Tak? Oni zrobili strajk okupacyjny, żeby być w gotowości. Jak się coś będzie działo, no to wtedy wystąpią, no sorry, ale jak żołnierze. Czy będą rzucać tam wtedy w tych Rosjan czymś, prawda? Będą próbować blokować drogi, tak, no, w ten sposób. Tak to było pomyślane. A zarazem, że tak powiem, są czynnikiem i oni mieli tą świadomość mobilizacji przez sam fakt, że oni tu są, że jest ich dużo. Są czynnikiem, że tak powiem, wpływającym na to, żeby decyzje groźne nie były podjęte, no bo są tym potencjałem, który może być użyty w każdej chwili. Więc ten stopień, że tak powiem, samoświadomości i zorganizowania, no to w Warszawie to był bez wątpienia najważniejszy zakład. Ważniejszego nie było. FSO było numer jeden absolutnie. To dlaczego o tym trochę jednak zapomniano? Dlaczego bardziej pamięta się na przykład o wydarzeniach poznańskich,
Dlaczego pamięć o protestach w FSO i ich organizatorze Lechosławie Goździku wygasła? W PRL-u w ogóle to w gruncie rzeczy nie ma czegoś takiego jak dbałość o pamięć. Nie ma. Przeciwnie nawet bym powiedział, że jest to w jakimś sensie zamazywane, dlatego że w PRL-u nie należało pamiętać i w gruncie rzeczy było to źle traktowane, jakąś taką nietypową aktywność oddolną. To właściwie było z zasady zamazywane. Ta historia, ta legenda, te wydarzenia, one nie były wygodne, żeby ludzie to pamiętali. W związku z tym dbano o to, żeby właściwie ta wiedza o tym ekscesie nie za bardzo była przekazywana, nie za bardzo była pamiętana, nie inspirowała do prób powtórzenia. I sprawa przyschła. Tak na tyle mocno, że jakby nie wrócono do tego. Nie przypomniano tego. I tego biednego goździka nawet nie uhonorowano. Wróćmy do czasów bardziej współczesnych. Jak FSO odnalazło się w nowej rzeczywistości po roku 89? Po 89 roku pełna euforia, pełne zwycięstwo, niby w 60%, ale pełne zwycięstwo. Powiem szczerze, że o godzinie 6, jak zamknęli lokal, to chciało mi się strasznie szampana wypić, bo wiedziałam, że już mamy wygrane wybory. I byłam przekonana, że naprawdę będzie już bardzo dobrze u nas w Polsce, że to się rzeczywiście zmieni, że też ta szarzyzna, która nas otaczała bez przerwy, że to będzie fajnie. Dzisiaj już tego nie powiem, niestety. Socjalizm był takim dziwnym ustrojem, że cokolwiek by się nie wyprodukowało, miało zbyt, bo rynek był zamknięty. Zostały otwarte granice i okazało się, że na te samochody, na które był zbyt, praktycznie w każdej ilości i w każdym stanie technicznym i jakościowym nieograniczony, nagle się okazało, że nie ma. Pamiętam, że raptem stanęła sprzedaż. Nie było samochodów, nie było. Polonez był pożądanym dobrem, prawda? A raptem parking się zapełniał produkcją, bo z zachodu zaczęto sprowadzać te samochody 15-18-letnie i Polacy się przesiedli do starych samochodów niemieckich przeważnie. Generalnie dla mnie to najlepsze by było tutaj, tak jak było na początku, współpraca z Fiatem. Robiliśmy Fiata, później robiliśmy Poloneza, a później jak zmiany powstały, rząd pożegnał się z Fiatem. Więc na pewno się to dla FSO źle odbiło. FSO wydaje mi się, że przetrwało tylko ten najgorszy okres, dlatego że była to olbrzymia firma. Była firma zatrudniająca tam pewnie ze 20 parę tysięcy ludzi po całej Polsce, mająca dużo majątku, który nagle się okazało, że można zacząć sprzedawać, jeżeli brakuje środków na funkcjonowanie. Bez przerwy jakieś wydziały zostawały zamykane. Ludzie szli na bruk, więc to było tragiczne. Trochę chyba wydaje mi się, że nasze państwo też odpuściło sobie. Kiedyś, jeżeli dobrze pamiętam, była taka ideologia, że kończymy pewien rozwój, pewien etap rozwoju i przechodzimy bardziej w usługi i tym podobne, że produkcja upada. W Warszawie tym bardziej to zaakcentowano, że Warszawa będzie miastem białych kołnierzyków, że tutaj przemysł jest niemile widziany. Były listy intencyjne podpisywane, ale nic z tego na początku nie wychodziło, między innymi z Daihatsu Sharada. No ale się nie udało nawiązać tej współpracy. Na pewno ja też nie wiem, czy to jest prawdą, że jakieś pomysły, że miałby tu Volkswagen wchodzić, czy jakaś z takich firm motoryzacyjnych, tylko oni wiedzieli już, ile osób potrzeba do wyprodukowania jakiejś tam określonej liczby samochodów. Załóżmy pomysł, żeby z 12 tysięcy nagle ograniczyć zatrudnienie do 3-4 tysiące. Wtedy wydawał się taki ciężki do zaakceptowania oczywiście. Kiedy DU zgodziło się na zatrudnienie wszystkich pracowników, no to wówczas jakby wszyscy odżyli. W początkowej fazie to wydawało się, że jest wszystko ok. Rzeczywiście Koreańczycy tam swoje innowacje wprowadzili do fabryki, zrobili porządek, jeśli chodzi o socjalność, czystość, naprawdę. Koreańczycy zaczęli od porządkowania właśnie tej sfery i mnie to niezwykle zaimponowało.
nie zajmowali się innymi rzeczami, tylko najpierw zajęli się doprowadzeniem sanitariatów do stanu takiego, że naprawdę było przyjemnie tam wejść, plus... Do tego nawet doszło, że grające pisuary były, jak ktoś korzystał, to muzyka grała. No. No były zmiany, zrobili nam w ogóle remonty niesamowite, przeszklone były pokoje, żeby jeden drugiego widział, co on robi, to takie były praktycznie hole przekładane szybą. Dla Koreańczyków to wszystko było tak praktycznie zautomatyzowane na i specjalne takie i te stojaki były robione, że w skrzyneczkach części były ułożone. Jedna skrzynka odsuwała się, druga najeżdżała. Potrafili wyliczyć, że jeden krok to jest 0,7 sekundy i tak pojemniki zostały przybliżone do taśmy, żeby ten dany monter nie tracił czasu. Zmieniła się organizacja pracy, zmieniły się warunki pracy, no i przede wszystkim nowe modele, więc i trochę technologia się zmieniła. Zaczęły się jakieś szkolenia, jakieś takie powiedzmy sympozja, spotkania, gdzie można się było powiedzmy dużo rzeczy dowiedzieć i troszeczkę wiedzy zdobyć. Oni trochę łapali po polsku, a my trochę po koreańsku. Ja będąc z nimi to jak on tak powoli i tak to się kilka razy powtarzało, zresztą nieraz on mnie pisał, jak po polsku jest przykładowo tam, no siedzenie, nie, on nie. Oni mieli w tych służbach utrzymania ruchu uczyć pracowników, jak się pracuje. No nie całkiem im to wyszło z tego powodu, że no, oni naprawdę w porównaniu z naszymi fachowcami no nie byli zbyt mocni, bardzo pracowici, tutaj nie można powiedzieć, oni potrafili 10 godzin dziennie pracować i pracować faktycznie, tylko że efektów z tego niedużo było, wedle mnie. Jakoś się z nimi dogadywałem, nie wiem jak, ale jeżeli chodziło o jakieś tam sprawy takie techniczne, no to pokazał mnie raz, drugi raz, a jak nie, to że to przesunąć, ja powiedziałem, że się nie da, ale u nich tak nie, już takiego nie było, że się nie da, tylko od razu zaczął tam jakby przesuwać tego, krzyczeć, machać rękami, no i dlatego mówię, że nieraz było wielokrotnie mistrzowie zgłaszaliśmy, że powstają na temat właśnie języka, no, niedomówienia i powstają jakieś tam takie no, zatargi. Ale tak się stało, jak się stało, no i wiemy, jak to się skończyło. Także zamiary były dobre, no ale nie wyszło. Krótka była droga. No to, co najpierw było szał, a później już była tragedia. Okazało się, że coraz krócej jest w tej fabryce, aż do tego stopnia, że wszystkie ośrodki nam posprzedawali. No co się okazało? Padło to wszystko, Fiat jest dalej, a DEU nie ma. I nawet było to generalnie w prasie, że cały prezes DEU potężne malwersacje finansowe zrobił gdzieś tam w Francji, gdzie został złapany, nie wiem jak to się dalej zakończyło i został skazany. W jednym momencie wszyscy tracili pracę, więc to była bardzo duża tragedia dla tych pracowników i jednocześnie ludzi, no, całych rodzin. No po Koreańczykach przejęło fabrykę ukraińskie AvtoZAZ. Z początku szły na Ukrainie te samochody, więc produkowaliśmy na Ukrainę, tam i na Rosję szły te samochody, Ukraińcy sprzedawali, ale w pewnym momencie to wszystko stanęło. W okresie, gdy firma na pewno miała jakieś takie gorsze czasy i było, że no, jakiś tam w jakiś sposób wspomóc, bo jednak państwo trochę pomagało, no bo to też nie można powiedzieć, to na pewno było tak, że pomagają darmo zjadą, nic nie robili, zawsze w socjalizmie mieli lepiej niż my, załóżmy. A teraz im się jeszcze pomaga, czy to słusznie, czy nie, ale to chyba standard, no. Byłem świadkiem do dzisiaj, gdzie zakład montażu nadwozi spawalnia został praktycznie zdemontowany do konstrukcji dachowej, że tylko dach został i ściana. No, i tak to wygląda, to czy ta stało się, jak się stało, już się nie odwróci. Jakimi samochodami państwo jeździli? Ja to jeździłem służbowym samochodem. Lepszy na świecie to jest samochód służbowy. Ale prywatnym moim była Syrena najpierw, a potem był jeszcze ten jugosłowiański. To, co oferowało rynek w Polsce, to były trzy samochody. Polonez, jako najnowocześniejszy w tym czasie samochód polski, najbardziej pożądany, najdroższy, Fiat 25P i Maluch.
No to jeśli zjechało tego samochodu 180 sztuk dziennie, to w skali 30-kilkumilionowego kraju, prawda, no to jest nic. Takich samochodów ciągle było za mało. Więc na początku nie miałem żadnego samochodu. To było marzenie, żeby mieć właśnie taki samochód, a już nie mówię o Fiacie 125P. Ja bardzo źle Fiata 125 wspominam, bo jeździłem bardzo krótko, co prawda, ale strasznie mi się psuł. Pierwszym moim samochodem to był Maluch, czyli Fiat 126P. Pierwszym samochodem to był mój, na który upragniony, na który długo składałem, to był 126P. O ten samochód dbałem jak o żaden inny. Pamiętam, że odbierałem go przy ulicy 1 sierpnia z Polmozbytu. On miał kosztować 69 tysięcy, później kosztował więcej. No i nie był biały, bo tak po większej części były same białe. No a to był taki kolor orzech. Z FSO jeździłem Fiatem i Lanosem. Dopiero pierwszy samochód z fabryki samochodów osobowych to złożyłem z kolegą. Drugim samochodem właśnie był składak Polonez. Wtedy właśnie sprzedawali oddzielnie wszystkie podzespoły, czyli kupowało się nadwozie, koła, podwozie. Nawet był taki worek montażowy wszystkich śrub, które można było wykorzystać do montażu tego samochodu. To się kupowało tam na Annopolu, tam gdzie jest stadion Poloneza. Później już były Polonezy. Trzy Polonezy, cztery. Później tego sprzedałem, kupiłem już wtedy, weszły te Polonezy Karo. Kupiłem następnego Poloneza, no a później to już tam inne samochody też. Ostatni samochód, który był moją taką, powiedziałbym, pamiątką po tej fabryce, to był samochód Deu, samochód Leganza, którą sprzedałem w tym roku. Dla nas sobie bardzo chwaliłem, jeździłem nim kupę lat, zrobiłem z nim kupę kilometrów. Z wyjątkiem obsługi bieżącej. Na tym samochodzie zresztą mój syn prawo jazdy zrobił, obił ten samochód z każdej możliwej strony, zlikwidował mi wszystkie ulgi na ubezpieczenie i samochód do końca jeździł bez żadnych problemów. A teraz to ja mam akurat Peugeota. W tej chwili akurat jeżdżę Insignią. Ja miałem znajomego, który pracował w BMW i on miał Fiata 125 takiego wypucowanego w garażu, a BMW-ca stała przed garażem, bo nie ma miejsca. To jest samochód, to nie. A jak dzisiaj? Jakie znaczenie dzisiaj ma dla Was ta praca w FSO? W dzisiejszych czasach zadziała już sentyment jednak. Bo to się robi kultowa marka, prawda? Że Fiat duży, czy Polonez, no to zresztą to widać czasami na ulicach, że one są tak wypieszczone, że niektóre z tych nowych samochodów nie są. Powiem, że to były dla mnie to były pracowite, ale najpiękniejsze dni. Coś się robiło dla ludzi cały czas. Człowiek był nakręcony praktycznie. I człowiek też taką zbiorową odpowiedzialność poznał, co to znaczy współdziałać z innymi ludźmi. I też te efekty tej wykonywanej pracy, no praktycznie widzę do dziś i to wspominam z wielkim sentymentem. Dla mnie szczególnie ważne i gdybym dalej pracował, a istniałby zakład numer jeden, to bym z tego pozostałego zakładu przenośni na kolanach wracał na zakład numer 1. Tam to była rodzina. Tam jeden szanował drugiego. Pracowało się, byłam zadowolona naprawdę z okresu tego, w którym pracowałam w FSO. Byłam oddana dla tego FSO, naprawdę. Od stóp do głów i odwrotnie. No teraz też jak jeżdżę na rowerze i przejeżdżam blisko, no to bardzo, nawet nie, często się zatrzymuję i tam przez jakiś otworek zerkam między sztachetą, czy tam przez ogrodzenie, jeśli coś widać, co tam się dzieje. No myślę, że no też mam tę fabrykę w sobie jakoś, tak w psychice mojej ona siedzi. Gdzieś z tyłu głowy cały czas ją mam. No, do tej pory się go spotykam z kolegami, już rodzinnie, z żonami. Od X lat nie pracujemy już w FSO. 6 lat i w dalszym ciągu, tam 2-3 razy w roku czy 4 się spotykamy takim, żeby sobie posiedzieć, pogadać. Więc te więzi zostały, no jednak spędził tam człowiek kupę czasu. No w tej chwili to już tam sporo się ludzi wykruszyło, no bo już powiedzmy ci starsi to już podchodzili, ale jeśli chodzi powiedzmy o takich
z odlewni, to ja przynajmniej tak z 10 osobami to kontakt utrzymuję. Także tam powiedzmy składamy sobie życzenia świąteczne, spotykamy się tam przynajmniej raz albo dwa razy do roku tam w jakimś tam pubie i tak, żeby trochę powspominać i przeżyć to jeszcze raz. Jest parę osób, które chciałbym w takiej wycieczce mentalnej spotkać, które coś tam znaczyły w moim życiu zawodowym wtedy. Chętnie bym się z nimi spotkał, porozmawiał o tych starych czasach. Jak pracownicy produkcyjni szli na urlop, to przed główną bramą budynku orkiestra zakładowa była, która żegnała tych pracowników, jak oni szli na ten urlop. I to dla nich było, wiem, z opowieści ojca, nawet kiedyś byłem świadkiem tego, takie budujące, że ktoś o nich myśli, żegna ich w ten sposób i